Jak smakuje najgorzej oceniany kebab w Białymstoku? Dzisiaj to sprawdzimy. Kebaba Good Food, czyli najgorzej oceniany kebab w Białymstoku, a ich średnia opinii na Google to tylko 2 gwiazdki. Na zamówienie na miejscu czekałam około 35 minut. Czuć, że mięso odgrzewane kilkanaście, jak nie więcej razy. Jedynie sos w miarę dobry. Najpierw mówią, że dadzą mięso z kija, a potem wyciągają spod lady nieświeżą wołowinę i odgrzewają ją na grillu. Mało warzyw i zamiast bułki od kebaba tortilla. Dziękuję bardzo. Przeniosłem się do pobliskiego parku, bo jest ładna pogoda i czemu mam sobie nie zjeść kebaba na łonie natury? Kebabik trochę przemoczony, a był dosłownie, nie wiem, 5 minut w tej folii. Dziwna akcja, bo ta wołowina czy tam baranina w tym kebabie smakuje jak mięso od burgera, a nie od kebaba. Dziwne. Sosik lekko kwaśny, może kucharz miał taki zamysł, nie wiem. Na plus warzywa, bo jest ich tutaj bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż mięsa, a w tym wypadku to raczej dobrze. O, pierwsza chrząstka. Uwielbiam to. Kapusta tutaj gra główną rolę. A co to jest? Ogórek kiszony. Czyli mamy tutaj do czynienia z niestandardowym łączeniem smaków. Jak widzicie, kebabik się trochę rozpada. Powiem tak, raczej do zjedzenia, ale drugi raz bym go na pewno nie zamówił. Kwestia ceny, 21 zł za tradycyjnego kebaba w standardowym rozmiarze. Czasy są jakie są, ale jeśli serwowana jest najtańsza, bo podejrzewam, że to właśnie taka jest, najtańsza kula mocy, no to jednak może dałoby się z tej ceny trochę zejść. Nie wiem.